Policjanci z legnickiej drogówki pełnili służbę w Nowej Wsi Legnickiej, gdy podjechała do nich roztrzęsiona kobieta. Jak się okazało, wiozła w aucie 5-latka, który doznał wstrząsu anafilaktycznego. Sytuacja była na tyle poważna, że malec dostał silnych objawów alergii, puch, nie mógł oddychać, także liczyła się każda sekunda. Mundurowi podjęli błyskawiczną decyzję, by pomóc i pilotować samochód ulicami nadkaczawskiego miasta prosto do legnickiego szpitala. Szybko i błyskawicznie, ale przede wszystkim bezpiecznie dziecko trafiło pod opiekę lekarzy, gdzie została mu udzielona pierwsza pomoc. Mundurowi zasłużyli na dozgonną wdzięczność zarówno chłopca, jak i jego rodziny. Ta interwencja pokazuje, że warto poprosić o pomoc funkcjonariuszy, gdy sytuacja wymaga nadzwyczajnych rozwiązań.